podczas przejazdu w slalomie szybkim zostało zademonstrowane, że przejazd został wykonany zbyt szybko. Prędkość pierwszego przejazdu była około 40 km na godzinę, co spowodowało przewrócenie dwóch pachołków. Zmniejszenie prędkości podczas drugiego slalomu do prędkości 37 km na godzinę spowodowało przewrócenie ostatniego pachołka. Aby do takich rzeczy nie dochodziło, należy pamiętać, że prędkość przejazdu nie może przekroczyć 35 km na godzinę. Dlatego uczulam, że lepiej jechać sobie 32-33, żeby mieć zapas podwyżej 30, ale nie możemy przekroczyć 35 km na godzinę. Przekroczenie tej prędkości spowoduje na pewno przewrócenie pachołka, co można było zobaczyć podczas pokazu.